Wzięłam krzyż, położyłam go na łóżku i zaczęłam mu tak mówić: Ty, Panie Boże, nic nie rozumiesz, bo to jest niesprawiedliwe, tamto jest niesprawiedliwe, narzekać, nie? A potem podniosłam głowę i tak spojrzałam na niego i mówię: Z kim ja gadam? On wisi na tym krzyżu i się nie lamentuje, a ja siedzę tutaj i się lamentuję o jakieś głupoty. To wszystko mi się musiało zdarzyć, żebym ja tutaj dzisiaj mogła to wszystko opowiadać, bo to jest historia bardzo, bardzo wielu kobiet i dzieci. Mój tata umarł, jak miałam 10 lat, to już w ogóle moja mama sobie z tym nie poradziła, wpadła w depresję. Któregoś dnia jej znajomy dobrał się do mnie, jak byłam, miałam 10 lat, jak w łóżku sobie leżałam, on spał tam u nas. I oczywiście, tak jak wiele razy się zdarza, ja to powiedziałam mojej mamie, ale ona nie wierzyła. Dowiedziałam się po latach, że ten facet to samo z moją siostrą zrobił. Chowała mnie babcia, chowała mnie ulica. Moi przyjaciele to byli ci, co brali narkotyki, sprzedawali narkotyki, kradli po sklepach, ja też kradłam. Raz w wannie prawie się utopiłam przez ekstazę. Obudziłam się dzień później, cała we krwi. Któregoś pięknego dnia ja stwierdziłam, że chcę sama sobie życie ułożyć. I był taki casting do, jako modelka do Włoch. Nie trafiłam do Mediolanu, tylko pod Turyn do nocnego lokalu, w którym chcieli zrobić ze mnie prostytutkę. I tam któregoś dnia jeden z klientów stwierdził, że mnie zabierze na dyskotekę. Jak wracaliśmy z dyskoteki, to on się tak fajnie zatrzymał na takim placyku przy autostradzie. Zrobił, co chciał. Pojechałam do Mediolanu, zaczęłam pracować jako modelka dla agencji Modele. Ja tak strasznie ćpałam, że przyrzekam, ściany chciałam skrobać i sobie wciągać ściany. Poznałam bardzo sławnych ludzi, chodziłam w gazetach. Ja z facetami, żeby móc iść do łóżka, to musiałam się upijać. Lele Mora, to mój były agent, wysłał mnie do Rzymu jako prezent urodzinowy dla Silvia Berlusconiego. Potem poznałam Paola, także ja potem, jak się już spotykałam z premierem czy z jego rodziną, to zupełnie w innych kontekstach. Ja rozmawiałam z tą Ruby, ale ja nie wiedziałam w ogóle, kto to jest, bo ona jeszcze wtedy nie było tej afery. Dowiedziałam się, że ona ma wspólnego coś z tym Lele Mora, z tym agentem, co teraz jest w więzieniu. Zadzwoniłam do niej i chciałam ją ostrzec. No i to wszystko w gazetach wylądowało. I to nielegalnie, bo ja nie miałam nic z tą sprawą wspólnego. Billionaire, I love you. Okay, let's get this party started, y'all. Y'all know what it is. Run a truck, come on, y'all. Make some motherfucking noise. Osoby, powiem ci, które przychodziły do tego lokalu, to w tamtym roku to była Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio, Tina Turner, Janet Jackson, Kevin Spacey. No, bardzo sławne. No i ja pracowałam w tej całej śmietance show biznesu. Paris Hilton przyjechała na 3 dni. To na jeden dzień wydała 310 tysięcy euro w jedną noc i otworzyli 110 butelek szampana. No i ja tak żyłam, to było moje życie. No i tak tutaj przyjechałam, tak strasznie sceptyczna. Po 5 dniach nie chciałam już wracać. I napisałam im e-maila, że nie wracam, to oni mi powiedzieli, że to ja zwariowałam,
że to w ogóle na pewno nie jest moja decyzja, że tutaj ktoś mi zrobił pranie mózgu. I miałam kontrakt za 20 tysięcy euro, albo tutaj zostać. To już sobie zdałam sprawę, że coś tutaj jest i że coś we mnie się zaczęło dziać. Tylko przebaczając, możemy zacząć nowe życie. Poczułam taką wielką ulgę. Tak jakbym, nie ma na to innego określenia, jakbym się tak dużo najadła, tak strasznie najadła. I potem poszła do łazienki i bym to wszystko zwróciła. I taka pusta byłam, taka czysta. I od tamtej pory poczułam się inną osobą.